Ile razy słyszałeś, że aby klienci przyszli, to trzeba poczekać? Ile razy, gdy pytałeś, ile to kosztuje, słyszałeś, to zależy? Zrobiłem więc test, inwestując w ostatni weekend swoje pieniądze, dokładnie 2200 zł, by pokazać Ci, od czego zależy i ile kosztuje pozyskiwanie leadów B2B przez social media. Zobacz. Miałem cel. Więcej zgłoszeń firm do współpracy z nami w zakresie marketingu. Najlepszy sposób, żeby pozyskać takie zgłoszenie, to pokazać, co już zrobiliśmy dla podobnych firm. Napisaliśmy więc w poniedziałek 7 scenariuszy do filmów pokazujących nasze case study i nasze wyniki. Nagraliśmy to w środę, poświęcając niecałe 3 godziny, a wyedytowane wideo było u mnie na dysku w piątek. Mamy na swojej stronie solidnie opisane podstrony z usługami wideo czy obsługi marketingowej i to na te strony chciałem kierować zainteresowane osoby. Uruchomiłem więc w piątek w południe te filmy w płatnych reklamach w social media, aby pokazywały się innym przedsiębiorcom. Dzięki temu widzę, że w ciągu 3 dni, inwestując w płatne reklamy 2200 zł, zgłosiło się do nas 8 firm. Jakie to firmy? Jedna spółka akcyjna, jedna spółka z o.o., jeden kosmetolog, jedna firma o obrotach 11 milionów rocznie, druga o obrotach 4 miliony rocznie, 2 miliony rocznie, milion rocznie i kilka, których obrotów nie sprawdziłem. Wiesz, co pisali ci ludzie w ankietach zgłoszeniowych? Że podobała im się reklama wideo, że przekonało ich używanie konkretów w reklamie, no i że są ciekawi, czy ich firma może rosnąć podobnie dzięki takim materiałom. Po co zrobiłem ten test? Widzę, że wciąż u niektórych właścicieli firm w Polsce jest takie przekonanie, że w internecie nie ma poważnych graczy. I nie zgadzam się z tym. Wystarczyło, że zainwestowaliśmy ledwie 3000 zł i w tydzień pracy pokazaliśmy się 8 firmom, z którymi teraz rozmawiamy o współpracy. Są to spółki o milionowych obrotach. Więc jeżeli prowadzisz firmę, to może mój film przekona Cię do przemyślenia swojego podejścia, do takiej inspiracji, czy wykorzystać to też u Ciebie. Ponieważ jeżeli masz solidną ofertę, to może wystarczy w mocny, wyraźny sposób pokazać to do ludzi, których problemy rozwiązujesz, a Twój dział handlowy zrobi resztę.